Arturo. Słoni Beniamin. Zoo dla pieszczochów. Chodźmy tam, gdzie świat nas woła. Ruszam, gdzie chcę iść, mój Beniamin. Naprzód. W dal, lecę w dal jak wiatr w podniebny świat. Witajcie, przyjaciele! Wiecie co? Mam kosz przysmaków i zaraz je zjem! O, okropnie zgłodniałem. Czas na krótki wypoczynek. Ja też, Beniaminie. A tu taki przyjemny cień. A, o, cień! Och, wspaniale! Ciekawe, co twoja mama nam dała. Naleśniki z jabłkami. Proszę, smacznego. Dziękuję. Jakie piękne, spokojne miejsce. A co to za hałas do licha? O, to tylko owce. Jedna owca, druga owca, trzecia owca. Ładna jesteś. Nikt ci nie da więcej, wełenka. Przygotowałem umowę, masz. Nie zastanawiaj się, tylko podpisuj. Nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć. Ach, ty głupi zwierzaku, wynoś się stąd! O, łatek zostaw pana. Ach, ty, ja ci zaraz pokażę! Nie denerwuj mnie! Łatek ma zawsze dobry apetyt. Wrócę za 3 dni, wełenka. Przywiozę nową umowę i ją podpiszesz. Przemyślę to jeszcze. Tylko nie za długo, pamiętaj. Nikt nie zechce twojego stada. Ja też mogę się rozmyślić, a więc do piątku. Ach, do piątku. Wynoście się stąd, precz! Jak poszło, proszę pana? Gdyby nie ten głupi mały baran, wełenka na pewno by podpisał. Jak najbardziej, panie Dusigroszu. Łatku, zachowałeś się bardzo niegrzecznie. O, o, Łatek! Łatek! 18 owca, 19 owca. Uważaj, Beniaminie, bo cię będzie bolał brzuch. Coś ty. A czemu miałby mnie boleć brzuch? Zjadłeś już 7 naleśników i znowu jesz. Wcale nie jem. Myślałem, że to ty. Hej, kim jesteś? Jaki milutki baranek. Ciekawe, skąd uciekłeś? Pewnie z jakiegoś stada. Masz rację. W pobliżu jest stado owiec. Słyszałem beczenie podczas drzemki. Nie!
Musimy zaprowadzić uciekiniera tam, gdzie jego miejsce. Tak, zabawimy się w pasterzy. A, zaraz! Ja też chcę być pasterzem! A właściwie wcale nie chcę. Oto słyszysz? W pobliżu pasą się owce. Łatek zawsze tak się wita ze swoją rodzinką. Łatek, bardzo ładne imię. A ja jestem Wiktor Wełenka. Dziękuję za znalezienie Łatka. Mam zamiar zaprowadzić owce do zagrody. Idziecie z nami? Tak! Zawsze marzyłem, żeby wybrać się na wycieczkę ze stadem owiec. Prędzel do nogi! Zmachany jesteś, przyjacielu. Najwyższy czas, żeby przejść na emeryturę. Co? Dlaczego? Jesteśmy za starzy, żeby trudnić się pasterstwem. A znalazł pan kogoś na swoje miejsce? Niestety nie. Będę musiał sprzedać stado. Panu Dusigroszowi, który ma przędzalnię wełny. Gdybym tylko miał pewność, że będzie dobrze traktował owce. Henryku, masz posprzątać ten śmietnik. Tutaj chce pan trzymać owce? Proszę pana, jak pan może? Bez gadania, do piątku ta szopa ma być sprzątnięta. A ja mam pomysł. Skoro pan jeszcze nie sprzedał owiec panu Dusigroszowi, może nasz pan dyrektor zechce je kupić. Myśli pan? Ależ Beniaminie, po co tyle owiec w zoo? Masz rację, Otto. Jedna może być, ale całe stado. Nie bądź smutny, baranku. Panie Beniaminie, niech pan weźmie Łatka. Co? Serio? Widzę, że Łatek bardzo pana lubi. Będę spokojny, że mój ukochany baranek jest w dobrych rękach. Zgoda, Beniaminie. Na razie Łatek może mieszkać z tobą, a potem coś wymyślimy. Jakiś nowy domek. Proszę, łóżko gotowe. A teraz czas na obiad. A! Byłbym o wiele lepszym pasterzem! A! Ale jak zwykle nikt mi nie proponował! Uśmiech, dzieciaczki! Piękne zdjęcie do gazety! Ostrożnie, dzieci, nie pchajcie się tak! Wszyscy lubią naszego Łatka! Jaki śliczny, och, te czarne łatki! Zrobię mu dużo wspaniałych zdjęć! Łatku, popatrz na ptaszka! Kuku. Ja też chcę pogłaskać baranka! Nie, teraz moja kolej! I tak mnie lubi najbardziej! Dzieci, odsuńcie się na bok! Ja też, nie teraz! Łatku, popatrz na ciocię Karle! No, baranku, baranku! Biedna pani Karla! Dziś nie zrobi ani jednego zdjęcia! Każdy chce pogłaskać Łatka! Tak bym chciał coś wymyślić i pomóc innym owieczkom. Teraz moja kolej! Ale ja też go jeszcze nie głaskałem! Ustawcie się w kolejce, dzieci! Tylko jeden baranek, a tyle dzieci!
Tak, Otto. Potrzebujemy zwierząt do głaskania. Mam dobry pomysł. Toro! No mów! Już wiem, jak pomóc owieczkom pana Wałęki. No i dzieciom. Jak, panie Beniaminie? Otto, popilnuj naszego Łatka. Ja zaraz wrócę. Każdy będzie miał zwierzaczka do pieszczenia. Pan Wełenka i Frenzel będą szczęśliwi. I owce też, i no i dzieci. Beniaminie, a teraz weź głęboki oddech. Powtórz, bo nic nie zrozumiałem. Jaki fantastyczny pomysł wpadł ci do głowy? Otworzymy zoo dla pieszczochów w naszym zoo. Masz na myśli łąkę, gdzie paść się będą owce z jagniętami i gdzie można wpuszczać dzieci? Właśnie tak. Możemy kupić całe stado od pana Wełenki. Błagam, panie dyrektorze. Myślę, że zoo dla pieszczochów to całkiem dobry pomysł. Pan Wełenka sprzeda nam swoje stado. Jestem pewien. Ja też tak sądzę. Ale spójrz, ile pieniędzy zostało. Miała pani dobry pomysł. Dzieciaki uwielbiają lody. Posiedzą w kawiarni przynajmniej pół godziny. A ja nareszcie będę mogła zrobić zdjęcia. Proszę cię, Otto, odsuń się na bok. Łatku, uśmiech proszę. Otto, biegnij za barankiem. Łatku, wracaj. To była tylko lampa błyskowa. Wracaj, baranku. No i widzicie? Muszę wkroczyć do akcji. No i gdzie ten kłębek wełny znowu ucieka? Stąd jest o wiele lepszy widok! Beniaminie, Łatek uciekł i nie wiemy, gdzie jest! Nie martw się, baranki nie umieją tak szybko biegać. Jestem pewien, że nie mogą uciec daleko. No i co? Na razie nic. Niech pani idzie na lewo, a Otto na prawo. Ja pójdę prosto. Łatku, jesteś tutaj? Nie, tu go nie ma. Łatku! O, przepraszam. Kangurzyco, widziałaś Łatka? Bardzo śmieszne. Uwaga! Łatek kieruje się do niebezpiecznej strefy! Co? Jest, Beniaminie! Panie Karlo, jest Łatek! A jednak uciekł. A tu go nie widać. I tu też nie. Proszę pani, niech pani szuka tam, a my pójdziemy tędy. Dobrze, do dzieła. Widzisz taką małą plamkę? Witaj! Już cię gdzieś widziałem, prawda? Zgubiłeś się, baranku. A może Łatek wszedł tutaj? Chodź, Otto, zajrzyjmy. To przędzalnia pana Dusigrosza. Ależ jesteś spragniony po tej ucieczce. O, co za szczęście. I co, małe uciekinierze? A więc baranek należy do pana. Owce to piękne zwierzęta. Pański szef też tak uważa? Zależy mu tylko na wełnie. Owce nie mają żadnego znaczenia. Henryku! Sprzątnąłeś już szopę? Muszę jeszcze porozrzucać słomę. Nie trzeba, nie chcę żadnej słomy. I tak już wszystko za dużo kosztuje. Ale owce muszą gdzieś wypoczywać. Bzdury! Owce mają dawać wełny, a nie wylegiwać się na słomie. Hej, odejdź, wełniany kłębku. Zaraz, jesteś ze stada wełenki, a więc możesz zostać u mnie.
Nie ma mowy. A, żadna strata. I tak nikt nie zechce skarpetek w biało-czarny krop. Cześć, cześć! I kogo ja widzę? Proszę pani, jak dobrze, że pani jest. Ja tu już jestem od dawna. Cóż, moi drodzy, znowu się spotykamy. Panie Beniaminie, zbiera pan wełnę na skarpety? Pan Dusigrosz ma wielką przędzalnię i chce kupić stado pana wełenki. A my chcemy kupić owce do naszego zoo. Aha, nie trzeba mi tłumaczyć dwa razy, mam zmysł reportera. Tylko że zoo nie ma pieniędzy, proszę pani. Tak? A co robimy w takiej sytuacji, panie Beniaminie? Oczywiście! Będziemy zbierać datki na zoo dla pieszczochów. Jak najbardziej. A ja wam pomogę i napiszę sensacyjny artykuł. Musimy wrócić do zoo, zanim zjawi się tam pan Dusigrosz. Biorę się do roboty. Ach, tym razem nazbieramy górę pieniędzy. Nawet sobie nie wyobrażacie. O, no to pa! Pa, pa! Ta-ra! Daj dziś, bo jutro może być za późno. Cóż, życzę powodzenia. Bardzo wam dziękuję. Kiedy nazbieramy pełną skarbonkę, zoo będzie mogło kupić nowe owce. O, dziękuję. Wkrótce będziecie mogły głaskać owieczki do woli. Dziękuję. Uśmiechnij się, Łatku. Proszę pani, nie, proszę. Przepraszam, zupełnie zapomniałam. Popatrz, Beniaminie, skarbonka jest już ciężka. Zobaczysz, nazbieramy dużo pieniędzy i wtedy cała twoja rodzina będzie mieszkać w zoo. Oh, kiedy pan Dusigrosz się o tym dowie? Co za bezczelność! Robią kwestę na zakup moich owiec? Tym razem posunęli się za daleko. Nie pozwolę temu gadającemu słoniowi zrujnować mojego interesu. Tak, umowa już gotowa. Po co czekać do jutra? Przepraszam cię, ale to bardzo szczytny cel. Ach. Henryku, samochód! Skończyłem pracę na dziś. Dziękuję. To dla baranka. I co? Skarbonka jest już pełna? Zajrzyj, Otto. Trochę brakuje. Nie wiem, czy dziś jeszcze ktoś tu przyjdzie. Za 5 minut zamykamy zoo. Właściwie po co mam kierowcę, jeśli sam muszę prowadzić? Muszę już zamykać, Beniaminie. Wiem. Wszystko na nic. No przykro mi. A dzieci tak się cieszyły z zoo dla pieszczochów. Panie Beniaminie! Panie Beniaminie! Beniaminie, ktoś idzie! Zaczekaj! Czy mogę jeszcze coś dać? Czy już jest za późno? Nie, nigdy nie jest za późno. Czekamy tylko na pana. Pomyślałem sobie, że owieczkom będzie lepiej w zoo. Proszę bardzo. Sensacja! Skarbonka jest pełna. To będzie artykuł na pierwszą stronę. Panie Henryku, pańska darowizna nas uratowała. Toro! Jutro możecie pójść do pana Wełenki i kupić całe stado. O nie, panie dyrektorze, jeszcze dziś. Idziemy zaraz do pana Wełenki. Zaniosę tylko Łatka do domu. No to pa, kochani. Na mnie już czas, idę pisać artykuł. Kiedy wrócę, będę miał dla ciebie wspaniałą niespodziankę. Beniaminie! Już jestem, Otto, idziemy. Na spotkanie z panem Wełenką. Tyle zamieszania z jakąś głupią zbiórką pieniędzy. Zapomnieli o całym świecie. A trzeba się przygotować. Dobrze, że wiem coś na temat braterstwa. Pasterstwa. Ej, popatrz, Otto. O nie, Beniaminie, za późno. Właśnie szybko, ruszajcie się. Ruszajcie się szybko. O, proszę pana, zoo chce kupić pańskie stado. Naprawdę? Panie Dusigroszu, niech pan poczeka. No, z głowy. Proszę pana, zmieniłem zdanie.
Podpis to podpis, dobry człowieku. Stado należy do mnie. I nikt nie dałby panu tyle za te owce. Do widzenia! Przestańcie, głupie barany! Owce nie lubią przebywać w zamknięciu. Ratunku! Już idę! Łatku, dokąd? Lepiej zostań ze mną. Moja wełna! Pańska wełna? A co z biednymi owcami? Nie cierpię ich! Obchodzi mnie tylko wełna! No tak. Pan potrzebuje wełny, a zoo potrzebuje owiec. Łatku, mam pewien pomysł. Proszę pana, mam dla pana propozycję. Toro! Słuchajcie, pan Dusigrosz chce coś powiedzieć. No cóż, doszliśmy z panem Benjaminem do porozumienia. Owce i jagnięta mogą zamieszkać w zoo. No i doczekałem się na stare lata. Jak tego dokonałeś, Benjaminie? Jestem urodzonym negocjatorem. Tylko niech pan pamięta o swojej obietnicy, panie Benjaminie. Słowo gadającego słonia. Ciekaw jestem, jak zaprowadzimy owce do zoo. Myślę, że pan Benjamin się tym zajmie. Ja? Tyle dobrego już pan zrobił dla moich owieczek. Mniejszym mianuję pana honorowym pasterzem. Gadający słoń jako honorowy pasterz! Dlaczego mnie nikt nie poprosi? Powiedzcie sami, kto odnalazł Łatka? Niewiarygodne! Człowiek, który w ostatniej chwili uratował zoo dla pieszczochów w mieście Newtown. Zwolni mnie pan. Ależ skąd, Henryku? Jestem taki szczęśliwy, że nie będę musiał słuchać tego beczenia. Drodzy goście, zanim otworzę w naszym mieście zoo dla pieszczochów, pragnę podziękować za pomoc słoniowi Benjaminowi. O, bardzo mi miło. Zresztą wszyscy się do tego przyczynili. I dlatego mam jeszcze jedną wspaniałą niespodziankę. Mów jaką? Umieramy z ciekawości, panie Benjaminie. No dobrze. Żeby owce nie mokły, kiedy będzie padał deszcz, w tym miejscu zostanie wybudowane dla nich schronisko. Ależ Benjaminie, skąd weźmiemy na to fundusze? Uzbieraliśmy. Masz jeszcze pieniądze? Panie Benjaminie, słuchamy. Jaki interes ubił pan z panem Dusigroszem? Sprawa jest bardzo prosta. Pan Dusigrosz nie potrzebuje pieniędzy, tylko wełny. Kiedy przyjdzie czas, owce zostaną przewiezione do niego i ostrzyżone, a przez cały czas będą mieszkały u nas, w zoo. Teraz wszystko rozumiem. Pan Dusigrosz nie dostał pieniędzy, bo będzie dostawał wełnę. No właśnie! Powiedziałem mu także, iż pieszczenie i głaskanie sprawi, że wełna będzie jeszcze bardziej miękka. Ależ to nieprawda, Benjaminie! Oczywiście, że prawda. Benjaminie, dzieci czekają. Och, tak, tak, zaczynamy. Niniejszym ogłaszam, że zoo dla pieszczochów jest otwarte. Jaki miły! A co ze mną? No proszę, kruki też chcą być pieszczone od czasu do czasu. O! Jak miło, teraz czuję się 100 razy lepiej. O, a to już nie było takie miłe. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska.
Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Dariusz Odija, Anna Apostolakis, Michał Bukowski, Jacek Jarosz, Agata Gawrońska-Bauman, Janusz Bukowski, Wojciech Machnicki, Krzysztof Strużycki i inni.